znacząca liczba osób. To jest no taki też jasny sygnał dla obecnych władz, że nie będzie bezkarności, jeżeli chodzi o łamanie kolejnych instytucji, niszczenie kolejnych instytucji. Szykują się do tego, zapowiadają to. To jest ostrzeżenie dla nich, że obywatele nie godzą się na to. Nie będzie przyzwolenia na kolejne bezprawie. Nie można w ten sposób zmieniać prawa. Można uchwalać ustawy w trybie demokratycznym, a nie można tak bezwzględnie niszczyć niezależnych instytucji, które stoją na gruncie naszych praw obywatelskich, bronią naszych praw obywatelskich. To jest niedopuszczalne. Ministrze, czy myśli pan, że Trybunał Konstytucyjny będą chcieli wziąć tak samo jak na przykład media publiczne, czyli na podstawie uchwały? Tak, wszystko na to wskazuje. Takie są zapowiedzi. Tak jak niszczą prokuraturę, jak niszczą media, zniszczyli media publiczne, tak teraz chcą zniszczyć Trybunał Konstytucyjny. I to jest ostrzeżenie, że nie ma na to przyzwolenia. Nie będzie bierności społecznej. Muszą słyszeć nas głos i będą słyszeli ten głos. Szanowni Państwo, są tu ze mną przedstawiciele klubów Gazety Polskiej. Jest Marek Michno z Krakowa, jest Świdnica, jest Wiola z Redy, Sławek z Wrocławia, Basia z Bielska Białej, Ania z Tychy. Kto tam jeszcze jest? Małgosia, Gdańsk, Poznań, tutaj pan Piotr Pasłek, czyli Warmińsko-Mazurskie, Kielce. Drodzy Państwo, jesteśmy w Alei Szucha w Warszawie, historyczne miejsce, historyczna ulica. Tutaj było zaraz obok gestapo w czasie okupacji niemieckiej. Teraz jest MSZ, Ministerstwo Edukacji, właśnie tam, gdzie było gestapo. A nieopodal Trybunał Konstytucyjny dzisiaj, czyli 10 lutego 2024 roku, protest przeciwko zawłaszczeniu, też likwidacji Trybunału Konstytucyjnego. Wielka manifestacja Polaków, biało-czerwone flagi, flagi Solidarności. Działacze Solidarności, przemawiał Adam Borowski, legenda Solidarności. Dlaczego Polacy tutaj protestują? Bo to kolejna instytucja, która jest albo zawłaszczana, albo likwidowana przez rząd 13 grudnia, przez koalicję 8 gwiazdek Donalda Tuska. Były media publiczne, prokuratura krajowa, tutaj nieudany zamach, teraz chcą przejąć Trybunał, a jak chcą przejąć Trybunał, to chcą zniszczyć Konstytucję. Dlatego słyszymy właśnie: Konstytucja, Konstytucja. Pytanie, co dalej? Co jeszcze będą chcieli przejąć bądź zlikwidować? Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Narodowy Bank Polski. Dlatego dzisiaj Polacy chcą powstrzymać te akcje likwidacyjne. Nie każdy z Państwa zapewne wie, że dzisiaj jest pewna rocznica. Rocznica bardzo ważna w historii Polski, rocznica smutna. 10 lutego 1940 roku, czyli 84 lata temu, Sowieci zorganizowali pierwszą wielką wywózkę Polaków na wschód do sowieckich łagrów. 140 tysięcy, tyle zostało wywiezionych, część zmarła po drodze, część, większa część nie wróciła w ogóle do ukochanej ojczyzny. A po 84 latach dzisiaj protest w Warszawie przeciwko zawłaszczeniu, likwidacji Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście tu jesteśmy z Polakami, którzy protestują. Będziemy pytać uczestników, dlaczego tutaj są. Obok nas policja, też tak zwani tajniacy pozwalają nam nagrywać. No i jesteśmy tutaj i będziemy dalej się przyglądać temu, co się dzieje. W tym pesymistycznym okresie, kiedy władzę przejęła koalicja zdrady, koalicja 13 grudnia, muszę powiedzieć coś optymistycznego. Proszę Państwa, z Krakowa zmobilizowaliśmy ponad 150... Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Chciałem spytać, dlaczego Pani tutaj jest na proteście w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Proszę Pana, a gdzie ma być zwykła polska baba, jak nie z Polakami, tam gdzie dzieją się rzeczy najważniejsze? Tylko tutaj mogę być o tej godzinie dzisiaj w sobotę, 10 lutego.
A co chcą zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym? Znaczy, mam wrażenie, że nie tylko z Trybunałem Konstytucyjnym. Pokazali już od 20 grudnia, co potrafią zrobić. Ta koalicja 13 grudnia pokazała, co potrafi zrobić, więc przejmować wszystko siłowo, nie liczyć się z prawem, mimo że tyle o tym mówili i mówią nadal, tak? Więc no, trzeba im powiedzieć nie. No, my się na to nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na przejmowanie instytucji nieprawne. Nie zgadzamy się na to, żeby zachowywali się w ten sposób, żeby były polityczni więźniowie w Polsce. Nie zgadzamy się na brak rozwoju Polski. No po prostu. No. Wie pan, najbardziej mi szkoda, że jeszcze 4 miesiące temu byliśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, a tu kurde blade, no. Co to się dzieje? Dlatego tutaj jestem. Polega ten nierząd tych ludzi. Ludzie, którzy przejęli władzę w Polsce, stworzyli egzotyczną koalicję i nagle zaczynają postępować, co zresztą było zamierzone, jak zorganizowana grupa przestępcza na czele z tym... Wielu myślę, że naszych współobywateli o pewnych rzeczach przekona się dopiero na... po wakacjach, tak? Bo wtedy dopiero okaże się, jakie są ceny, jak to wygląda, tak? Uważam, że to szkoda, dlatego że no, kiedy możemy, tak jak no przed chorobą, tak? No jest stosowana profilaktyka. Lepiej stosować profilaktykę niż od razu reagować w momencie, kiedy już jest za późno, tak? I tak samo jak i w wielu przypadkach, tak samo. Tak, Patryk Kurzeje, jestem z synem, tutaj jednym z moich synów. Mam 7 dzieci, z czego mam 6 synów, 1 córkę. Jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj. Tak. Dlaczego tu jesteście? Oj, dużo by mówić na ten temat. Pierwsza podstawowa rzecz, że nie zgadzamy się na bezprawie. To tylko jesteśmy opcji wolnościowej. Tego, że chcemy być wolnymi. Ja nie chcę należeć, żeby mnie ktoś określał, że jestem z obozu pisowskiego, PO-skiego, konfederacyjnego. Tak? Wielu ludzi na przykład uważa, moich znajomych, że jestem za Konfederacją. A no nie jest. Nie do końca się pan utożsamia. Tak, życzę. Takie podstawowe elementy, które powodują, że przyjechał pan tu z synem. To tak patrząc na tą policję, która tutaj stoi, tak, no to ja jeżdżę bardzo dużo samochodem. No i w momencie dzisiaj, jakby mnie zatrzymała policja, no to zgodnie z tym, co pan Tusk mówi, no to bym musiał panom odpowiedzieć, że no nie wiem, dlaczego mnie panowie zatrzymujecie, bo ja prawo inaczej rozumiem niż wy. No jeżeli tak mamy zacząć funkcjonować, to w pewnym momencie zaczniemy się napierdzielać o to, kto ma rację. Uważa pan, że koalicja Tuska zabiera Polakom wolność? Myślę, że zabiera wolność przede wszystkim w myśleniu. I dlatego uważam, że zabieranie wolności w myśleniu... Ktokolwiek by tego nie robił. Tak. Jest najgorsze, co może być. Dlatego, że to tak samo jak z tym. Z tymi wszystkimi projektami. No ustalmy jedną rzecz. No jesteśmy Polakami. Władza się może zmieniać. Może być taka, sraka, owaka. Przepraszam za ten. Ale ustalmy sobie priorytety. Jakie są priorytety dla Polski? Mówiąc tak delikatnie, ogólnie, tak? No rozwój. Rozwijajmy się. Ludzie, rozwojowe jest CPK. Jest. No nie ma argumentów, że nie jest. Rozwojowe jest, jeżeli chodzi o atom. No rozwojowe jest. Kolejna rzecz. No jak ja słyszę, że Poznań, Politechnika Poznańska nie dostała pieniędzy na komputer kwantowy, to mnie po prostu szlak jasny trafia, a w Onecie piszą o tym, że Niemcy się cieszą z tego, że właśnie wydają kolejne miliony na komputer kwantowy w Niemczech. No ludzie kochani, no gdzie my żyjemy? Zacznijmy mieć własną godność, własne zdanie. Przecież nie musi przyjechać wujek z Ameryki, żeby nas poklepać po plecach i powiedzieć dobrze, że sobie radzicie. No nie, my sobie sami chcemy radzić. My potrzebujemy tego, żeby stanowić o sobie. Spytam kolegi Mikołaj. Jak się tutaj czujesz? No dobrze. Nie. Troszeczkę jest głośno, ale dobrze jest. Rozumiesz, dlaczego Polacy protestują i przeciwko czemu protestują? Tak, rozumiem to. A przeciwko czemu? Przeciwko rządowi, który teraz jest. I to, co się dzieje w rządzie i
bezprawiu. Ile masz lat? 13. Ktoś powie w tej chwili. A rodzeństwo zostało w domu? Tak. Znaczy część dołączy, zaraz mają gdzieś tu dołączyć. Jesteście skąd? Z Warszawy. Z Warszawy. Tak, tak, tak. Jesteśmy z Warszawy. Wspaniałe, wspaniałe miasto, niestety doświadczone potężną katastrofą społeczną, którą zmontowali tutaj komuniści. I tak, szanowni państwo, chcieliśmy państwu bardzo serdecznie podziękować z Adamem Borowskim i z panem Andrzejem Gerbergiem. Ci, którzy walczyli w latach 80., którzy dziś znów stają z franki z opozycją. Ci, którzy wtedy poświęcali swoje młode lata, to oni są dla nas przykładem i przewodnikiem. I dziś wspólnie z nimi chcemy państwu podziękować za to, że jesteście. Czemu tutaj jesteś? Żeby zaprotestować przeciwko temu, co robi nowa władza od 13 grudnia ubiegłego roku. A co robi? Zabiera, stopniowo chce zabierać Polakom wolność, Polakom i łamać praworządność, którą miała tak na ustach przez całe wybory, przez całą poprzednią władzę, a teraz sama tego nie przestrzega. A czemu to robią? No, bo chcą Polsce zabrać wolność. Ludzie, którzy nie mają wolności, można nimi łatwiej sterować, łatwiej nimi rządzić. Oni tego oczekują. Ale my się nie damy. Myślisz, że władza koalicji 13 grudnia jednak opanuje Trybunał Konstytucyjny? Trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że nie, bo to już było... Po tych wszystkich nielegalnych przejęciach to by było już chyba najbardziej złamanie praworządności i wszystkich zasad prawa i konstytucji. Żeby zabierać Polakom wolność. Dlaczego tu jesteście? Przyjechaliśmy tutaj bronić Trybunał Konstytucyjny przed przejęciem przez bandę Tuska, tak mogę powiedzieć, bo tutaj to, co powiedział Adam Borowski, niedawno, no, jeżeli dopuścimy do tego, żeby przejęto Trybunał, to już tylko prezydent Duda i będą robili, co będą chcieli, tak? Nie możemy do tego dopuścić. Kluby Gazety Polskiej zawsze były na takich protestach i będą, tak? Tak to... A skąd to się bierze, że tyle instytucji chcą przejmować, likwidować? No chcą mieć władzę całkowitą, no. Wiadomo, że teraz nie mogą tych wszystkich ustaw przepchnąć, bo nie mają prezydenta, więc próbują to jakoś okrężną drogą, łamiąc prawo i tak dalej. Jak będą mieli prezydenta, będą robili wszystko w świetle prawa, tak? Także oni są świadomi tego, oni są, tak jak tutaj też było powiedziane, byli bardzo dobrze do tego przygotowani. I to, co się teraz dzieje, to jest właśnie następstwo tego ich przygotowania. Czy powinniśmy się niepokoić, kiedy słyszymy, że z ust pewnego pana, który jest teraz premierem, że prezydent Duda przeszkadza? No myślę, że tak, bo no jak można mówić, premier, bo taka jest prawda, w tej chwili Tusk jest premierem, mówi coś takiego o prezydencie Rzeczypospolitej, tak? No, to jest niedopuszczalne takie słowa, takie określenie. Zamiast współpracować, mówiło się przed wyborami, że to wszystko, co będzie się działo, będzie dla Polski i tak dalej. No jesteśmy teraz świadomi i widzimy, jak działają i co robią dla Polski. Bo takie słowa też słyszeliśmy względem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przeszkadzał. No ale dla nich każdy prezydent, który nie jest ich prezydentem, tak to ujmę, będzie przeszkadzał, tak? Lech Kaczyński, profesor Lech Kaczyński nie był ich prezydentem, Andrzej Duda nie jest ich prezydentem. Oni jak nie wiem, Tusk albo ktoś inny zostanie prezydentem, to wtedy będzie ich prezydent i nie będzie przeszkadzał. To jeszcze się przedstawimy. Krzysztof Krzewiński, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Ozorko. I zaprotestować przeciwko likwidacji Trybunału Konstytucyjnego. I zaprotestować przeciwko bezprawiu. Przeciwko łamaniu konstytucji. A dlaczego ta władza... W konstytucji zostało tyle, co tutaj na tym... Czemu ta władza taka jest niedobra? No bo ona taka jest. Bo ona taka jest. Takie mało inteligentne pytanie, powiem szczerze. No. Oczywiste, ale żeby wybrzmiało. No właśnie. Pytanie jest, dlaczego oni tacy są? No bo oni nie kochają Polski. No. To są siły zewnętrzne. Oni mają protektorów za granicą i oni służą obcym interesom. Oni nie służą nam, oni nie rządzą, oni nie stworzyli rządu, który ma
tak jak się składa przysięgę, każdy poseł składa, że będzie przestrzegał konstytucji, będzie działał na rzecz państwa polskiego. Oni nie działają w naszym interesie. Nie złamie na zgód i żaden frasunek, ani sonują żadne świata chody.